Straight off to the winter, the track is still a lot of water, a bit of moist in the track. It's really heavy still and it's pretty grippy. It's a really nice track, very nice. First corner, is it difficult? No, it's, I think the track is really smooth and nice, no holes, it's a great racetrack. Mm-hmm. Okay. You need this training, you try to find something with your engine? Yeah, to be honest, you know, I've been struggling in the beginning of the season. I used some new engines, what didn't work at all. And now I tried an engine from last year, and also I have problems with it. But we tried some different engines, now it works good. So hopefully I can find something before the first meeting here. A few words about Tonya Bydgos, Greg Hancock, Alex Otsaev. Nice meeting for you. Yeah, it's going to be. I don't know if it's nice, but it's going to be tough. That's for sure. You know, everybody knows that Greg is really fast around here. Sasha is unbelievable fast here. I know that even Hans and Buschek is pretty good around there, so it's going to be a really tough meeting. Thank you. Tor dojazdy, jak to wygląda? No dokładnie tak, tor jest bardzo dobrze przygotowany, równy jest. Cieszę się, że właśnie dzisiaj pierwszy raz udało nam się wyjechać na nasz tor. No fajnie, bo można pojeździć i mam nadzieję, że jeszcze spod taśmy pośmigamy trochę. A jak ty u progu tego sezonu się czujesz? Masz wystarczająco dużo jazdy, czy mogło być jej więcej? No wiadomo, przez tą zimę trochę późno zaczęliśmy sezon, ale no teraz zaczyna się wszystko na dobre, bo coraz więcej jazdy. Mi się udało też cały weekend w Rawiczu pojeździć, więc już mam nadzieję, że wchodzimy w ten rytm solidnej jazdy. A jak motocykl się sprawuje? Jesteś z nim zadowolony? Miałem pewne kłopoty z motorem. Silnik mi tak naprawdę odmówił posłuszeństwa po Gdańsku i teraz dostałem nowy silnik i wszystko idzie w dobrym kierunku. Możesz powiedzieć? No tak, tor po opadach deszczu i po tym takiej długiej przerwie jakoś tak nadaje się do jazdy, trzeba go jeszcze kilka razy też przerównać na nowo i pojeździć przede wszystkim, żeby nawierzchnia się ruszyła, żeby to jako tako
można było ułożyć, ale jedzie się zbytnio swobodnie na motocyklu, a więc można by się nawet pościgać na takim torze, już tor jest bardzo do walki już dobry, więc jutro jeszcze mamy trening i w piątek myślę, że nie będzie problemu z przygotowaniem tego toru na niedzielę. Nie pojechałeś w Gnieźnie, trener powiedział, że jeszcze nie jesteś gotowy, czy w niedzielę wystąpisz? Już są jakieś sygnały na ten temat? Jestem zmobilizowany, żeby wystąpić w tym meczu z Bydgoszczą. Będę robił wszystko, żeby tak się stało. Dzisiaj mam trening, jutro i pojutrze, a więc dużo jazdy, sporo tego. Trzeba dopasować sprzęt, ja muszę też korekty swoje oczywiście dodać z tej strony. No i myślę, że będzie dobrze. A propos sprzętu na tą chwilę, jak to się wygląda u Ciebie? Sprzęty, mówię, jedzie do przodu, spisuje się znakomicie, a więc nie mam co narzekać na sprzęty. Kwestia tylko dopasowania tego i wszystko w moich rękach. Dzień dobry.